Mszą świętą w kościele pod wezwaniem wszystkich świętych i złożeniem wiązanek kwiatów na grobach poległych w czasie I wojny światowej rozpoczęto majowe obchody w Bobowej. Poczty sztandarowe jednostek OSP i szkół z terenu gminy oraz wszyscy uczestnicy uroczystości prowadzeni przez orkiestrę dętą przeszli do budynku szkoły muzycznej. Tutaj odbyła się uroczysta sesja rady, w której uczestniczyli parlamentarzyści, radni powiatu i gminy, sołtysi, dyrektorzy szkół i instytucji gminnych. Sesję poprowadził Stanisław Tabiś, przewodniczący Rady Miejskiej. Tegoroczne obchody miały potrójny wymiar. Upamiętnienie setnej rocznicy bitwy pod Gorlicami, uchwalenie Konstytucji 3 maja oraz Święto Strażaka. Połączyliśmy wszystkie te trzy ważne wydarzenia, akcentując szczególnie właśnie stulecie bitwy pod Gorlicami. Mamy w Bobowej aż trzy cmentarze, największy tutaj w Bobowej, ale w Siedliskach i też właśnie na cmentarzu żydowskim. I udaliśmy się wszyscy, żeby tą pamięć zachować i żeby jakoś podkreślić to niezwykłe wydarzenie dla tych wszystkich, którzy polegli, oddać im honor i cześć i leżą na naszych cmentarzach. Burmistrz Wacław Ligenza wyraził uznanie za trud, z jakim druhowie OSP wypełniają swą społeczną służbę. Bobowa zostaje w jakiś szczególny sposób ostatnio dotknięta przez te wydarzenia, które mają miejsce niezależne od nas. To albo burze, albo powodzie, albo nawalne deszcze i dzisiaj chcieliśmy wszyscy podkreślić i podziękować druhom strażakom za ich niezwykłą ofiarność, za ich trud, za pracę. Pozostawiają wszystko w domach, swoje domostwa, rodziny i ratują życie, zdrowie i dobytek. Zasługują naprawdę na najwyższy szacunek, tym bardziej, że robią to zupełnie bezinteresownie, nie pobierają z tego tytułu żadnych apanaży, żadnego wynagrodzenia. Była okazja, żeby właśnie podkreślić i podziękować dzisiaj i wyrazić im wdzięczność. Głos zabrali także zaproszeni goście. Wszystkim Państwu z tej okazji i świąt, i święta, wszystkim Państwu szczęść Boże. Życzę Wam, aby Wasz patron, święty Florian, zawsze Was wspierał, zawsze się Wami opiekował, a Stwórca zawsze z akcji doprowadzał Was do domu, bo tam czekają na Was najbliżsi. Rok 2014 był także rokiem trudnym dla strażaków i dla mieszkańców gminy Bobowa, kiedy obfite opady deszczu doprowadziły do wystąpienia z koryta rzeki Biała. To Wy strażacy i mieszkańcy gminy Bobowa mogliście liczyć na tą solidarność strażaków, bo tutaj nie tylko pracował cały sztab powołany przez Komendę Powiatową, ale także druhowie niemalże wszystkich gorlickich gmin tutaj na miejscu prowadzili swoje działania. Za wspieranie strażaków serdecznie dziękuję samorządowi miasta i gminy Bobowa. Chciałem życzyć strażakom wszystkiego najlepszego, aby święty Florian Was strzegł, abyście mieli jak najmniej wyjazdów do pożarów, do wypadku i wszystkim Państwu życzę szczęść Boże. O tym dzisiejszym bezpieczeństwie świętym Florianie niech Was, drodzy strażacy, którzy są mojemu sercu tak bardzo mili, niech Was strzeże i za każdym razem doprowadza do domu, doprowadza do rodzin w bezpieczeństwie i dla Was oraz dla nas jako osób, które z tego bezpieczeństwa bardzo często muszą korzystać. Chciałbym złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim druhom i korzystając z okazji chciałbym podziękować władzom gminy na czele z panem burmistrzem, z panem przewodniczącym wspieranie druhów za piękne remizy, za zakup nowych samochodów, za zakup umundurowania. Dzięki temu możemy bezpiecznie brać udział w akcjach. Po zakończonej uroczystej sesji zebrani wysłuchali koncertu w wykonaniu pedagogów i uczniów Szkoły Muzycznej w Bobowej.
Jednym z wykonawców był Dominik Żarnowski, który w 9. ogólnopolskim konkursie instrumentów dętych Jupiter 2015 zorganizowanym w Krakowie zajął 3. miejsce. Od września rozpocząłeś naukę w tej szkole. Mocno piłują nauczyciele? Mój nauczyciel jest naprawdę bardzo wyrozumiały i myślę, że tutaj nauczyciele naprawdę są bardzo i życzliwi i pomagają we wszystkim uczniom, więc naprawdę nauczyciele są na plus. Dlaczego wybrałeś saksofon? Saksofon na samym początku to mój kuzyn grał na saksofonie i po prostu przyjeżdżaliśmy do niego co weekend i tak mnie zaciągnął do tego. Tata mi zakupił swój i tak się zaczęła moja przygoda z saksofonem. Rozumiem, że skoro zaczęła się ta twoja przygoda z saksofonem, to pewnie będzie kontynuowana w przyszłości. Tak, mam nadzieję, że będzie kontynuowana, że się coś uda jeszcze dalej w przyszłości osiągać, różne konkursy i jeszcze myślę, że coś zawalczymy. Jak w swoim doświadczeniu zawodowym klasyfikuje pan Dominika? Szkoły muzyczne mają za zadanie wyławiać talenty, czyli najzdolniejszą młodzież i dzieci, które uczą się grać na poszczególnych instrumentach muzycznych. Jest to zadanie najważniejsze. I jeżeli mamy takiego ucznia jak właśnie Dominik, to tym bardziej cieszymy się, że już w przeciągu pół roku taką osobę żeśmy znaleźli. Jest to wielki sukces i Dominika, i nauczyciela, którzy wspólnie w krótkim okresie czasu zdołali taki poziom osiągnąć. To, co jest w programie pierwszej klasy, on już zrealizował, także już jest do przodu. I no, oczywiście zadanie nauczyciela jest to, żeby na tyle zmodyfikować ten program, żeby Dominik mógł poszerzać swoje możliwości i jego umiejętności, żeby były coraz większe i coraz lepsze. Zwykła sprawa, należą się gratulacje dla nauczyciela uczącego, dla dyrektora szkoły, dla wszystkich nauczycieli. I dzisiaj nauczyciele też włączają się właśnie w te niezwykłe wydarzenia, w te święta, które obchodzimy. Mieć możliwość usłyszeć piękny koncert w ich wydaniu i właśnie laureata Dominika Żarnowskiego. Cieszymy się bardzo.